Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Filip Gryko, szef klubu radnych Zielona, razem jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam Państwa. Jeszcze przed urlopem. Tak, oczywiście. Mimo że radni teoretycznie można byłoby powiedzieć, że w tej chwili odpoczywają, przynajmniej no, tak jest zawsze układany kalendarz sesji, że lipiec jest troszeczkę luźniejszy. To możliwe, że część odpoczywa, ja niekoniecznie. Tam niekoniecznie. Mam wrażenie, że większość radnych jeszcze nie odpoczywa, przynajmniej wydaje mi się, że póki co jeszcze nie porozjeżdżali się na urlop. Czasami zdarzało się, że w lipcu mieliśmy jakąś nadzwyczajną sesję Rady Miasta, na dzisiaj nic o takiej... Na razie się nie szykuje. Nie wiadomo, natomiast pojawiały się takie głosy po pożarze katedry, że może powinna odbyć się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, żeby przekazać również Gorzowowi jakieś pieniądze. Pan podpisałby się pod tym apelem, bo widziałem też głosy radnych pańskiego klubu, którzy mówili, że może taki gest Solidarności byłby ok. Tak, ale ja to troszkę odbieram jako PR, bo wyskoczył z tym kandydat na prezydenta ze strony SLD, tak, i jeszcze niedawno Włodzimierz Czarzasty, który jest przewodniczącym SLD w kraju, przyjechał tutaj do Zielonej Góry i ganił prezydenta Kubickiego za to, że żołnierzy wyklętych po nikt stawia, że w ogóle z kościołem się dogaduje. No Włodzimierz Czarzasty coś musi powiedzieć, jakoś no się tak, odróżni. No, no a z drugiej strony Tomasz Nestorowicz, kandydat na prezydenta, na drugi dzień, tam trzy dni później mówi, że trzeba zbierać pieniądze na katedrę. No to, to wszystko się w tej partii rozjeżdża, mam wrażenie, że to się jakoś nie trzyma wszystko kupy i niech się zastanowią tak naprawdę, w którą stronę idą, bo częściej ich widzę z PiS-em niż z Platformą i to wszystko jest jakieś dziwne dla mnie, ta scena polityczna i te dogadywanie się. Nawet jest jakieś takie czasopismo, widziałem, czy taka gazetka wydawana, chyba ze strony Sojuszu, czy z lewej strony sceny politycznej, gdzie też jakby swoją rubrykę ma PiS. To już takie mariaże są. To jest mariaż i konglomeryt. Ja mam wrażenie, że za tą gazetą stoją zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i europoseł Bogusław Liberacki. Ale no, nie ma to znaczenia. No, każdy może sobie wydawać w tej chwili co tylko chce, jak chce. PiS, chociaż, pan dokładnie. No, chociaż różnie z tym bywa, bo akurat w przypadku portalu internetowego, który gdzieś tam delikatnie jest powiązany z moją osobą, ponieważ gdzieś tam kiedyś go założyłem, okazuje się, że no, część dziennikarzy w Zielonej Górze ma pretensje o to, że jednak to chcieliby mieć monopol na internet i też monopol na dziennikarstwo. Ale to jest teraz takie nowoczesne media jak Facebook i każdy może być dziennikarzem, każdy może prowadzić swój portal i nikt nikomu nie powinien zabraniać. Wie pan, część dziennikarzy, no pewnie, zwłaszcza prasowych, traci mocno na tym, że internet żyje tak, jak żyje. To nie jest żadna tajemnica, że gazety sprzedają się coraz gorzej, więc no, mogą wywoływać różnego rodzaju burze z tego względu, że no, dużo więcej osób prasę papierową jednak omija szerokim łukiem. No, są nowe media, tak, i trzeba się na to przełożyć, to się nie przestawi. Ten straci powoli pracę i słuchaczy, i nie wiem, i czytelników, tak, no bo się okazuje, że te słowo na papierze to już praktycznie traci swoją moc prawie całkowicie. Zostaje tylko i wyłącznie internet, Facebook. Oczywiście do tej starszej grupy czytelników te słowo papierowe dalej będzie docierało i gazety będą wydawane, no ale to te nakłady dużo spadły, tak, i to jest pewien problem, że część dziennikarzy nie radzi sobie w internecie do końca, tak, i chciałbym mieć dalej monopol na to, żeby tylko ich słowo było brane pod uwagę, a tak nie jest, tak, tak nie jest. Teraz jest otwarte media. Ja wiem, że to nie pasuje wszystkim, ale jest teraz coś nowego i muszą się dostosować. Każdy może mieć profil w mediach społecznościowych, pisać tam, co komu ślina na język przyniesie i zresztą tak się dzieje, tak? Ale śmieszy mnie to, panie doktorze, ze strony, że jest cenzura ze strony dziennikarzy, tak? Gdzie zawsze dziennikarze byli tą opcją, która mówiła o wolności słowa, tak? O tym, że trzeba być otwartym dla ludzi, trzeba eliminować cenzurę, a z drugiej strony chcieliby sami wprowadzić cenzurę i ograniczyć to na przykład do 3-4 mediów w Zielonej Górze i nikt inny nie powinien mieć prawa zabierania głosu i swojego przekazu przekazywać. A z drugiej strony zarzucają na przykład portalowi temu konkretnie, że jest tam jakiś przekaz, który idzie w kierunku prezydenta, że go popiera i tak dalej, a z drugiej strony jakby tak spojrzeć na nasze media i na ostatnie wyczyny jednego z redaktorów Radia Zielona Góra, to można spojrzeć, że tam to już w ogóle linia partyjna praktycznie jest pokazywana, nie jakiegoś stowarzyszenia czy samorządowców, tylko praktycznie tam partia rządzi, dzieli, a co więcej jeszcze jest jakiś odłam, nie wiem, jeszcze jakiś kościelny, no to jest w ogóle jakiś chory mariaż i okazuje no się, no warto, zwracając komuś uwagę, mieć na myśli... Patrzy na siebie, tak. Przede wszystkim na siebie. Co samemu się robi, jak się kreuje własną... Powiem panu, że zawsze w mediach, i to nie tylko zielonogórskich, ale funkcjonowała niepisana zasada, że dziennikarz nie wypowiada się na tematy innych dziennikarzy, że redakcje nie opisują... No, ostatnio to zostało złamane, tak? No tak, ja bym to zwalił czasami bardzo podobno,
taka mi się jeden doświadczenia, wpis na Facebooku, gdzie jeden z dziennikarzy, już nie chcę nazwiska wymieniać, bo też nie wiadomo, czy można, czy nie można, napisał bardzo fajną rzecz, że prawdziwy dziennikarz to jest taki dziennikarz, którego do końca nie jest w stanie rozpoznać jego poglądów politycznych, gdy czytasz jego wypowiedzi, gdy czytasz jego felietony i słuchasz jego wywiadów. No tak to powinno funkcjonować. A tu w tym przypadku stało to jakoś przełamane całkowicie. Tak, zostawmy to. Dwa ale słowa. Taka ciekawostka. No. Taka ciekawostka. Lokalna. Dwa słowa dla pana ciekawostki. Może pan tego nie słyszał. Koledzy z telewizji Zielona Góra, kiedy rozmawiali z Włodzimierzem Czarzastym tutaj, on oprócz tych rzeczy, które głosił i które przebijały się gdzieś na pierwszych stronach gazet czy w internecie, że ma pretensje o to czy o tamto do prezydenta Kubickiego, to powiedział jeszcze taką dość ciekawą rzecz, że jeśli chodzi o moją znajomość z Januszem, ja wiem, że moglibyśmy usiąść do stołu, dogadać się, wybaczyć sobie pewne rzeczy i nawet zacząć wszystko od początku. Od taka ciekawostka, czyli Czarzasty ma też dwa oblicza. Czasami mówi jedno, a czasami mówi też drugie. No, potrzeby mediów co innego, a rzeczywistości co innego. No nie ma tam już teraz kompletnie. Ja nie wiem, czy w drugą stronę to by tak zadziałało. Czy prezydent chciałby być z SLD tak na mocno wiązany, tak? Ponieważ to jednak po ostatnich... Mam wrażenie, że nie. Chyba raczej nie. Nie wiem, czy w ogóle ktoś chciałby jeszcze być z SLD związany. Nie, no na pewno są, oczywiście są działacze i partia istnieje. No partia istnieje w Zielonej Górze, istnieje właściwie bardzo marginalnie. Niektórzy mówią, że to już ostatnie podrygi tego ugrupowania, ale pożyjemy, zobaczymy. Oczywiście. Polityka bywa bardzo różna i bardzo zmienna na przestrzeni lat. Widzieliśmy to. Porozmawiajmy sobie o mieście. Wiele inwestycji rozpoczęło się i będą rozpoczynać się kolejne. Wczoraj dwie umowy podpisane, bardzo istotne dla Zielonej Góry. Z jednej strony rozbudowa MZK i tego, jak wygląda w tej chwili pętla, nazwijmy to, ta zajezdnia, na której stacjonują autobusy, no tam kilkadziesiąt milionów złotych będzie wpompowane, tak aby ona była nowoczesna, atrakcyjna, zadaszona, bo nie była do tej pory, aby mogły pojawić się tam urządzenia, które będą potem mogły obsługiwać autobusy elektryczne. To jedna rzecz. Z drugiej strony mamy podpisaną umowę w końcu na wykonanie blisko 40 kilometrów ścieżek rowerowych. No to dla rowerzystów jest w ogóle idealna sytuacja. Powiedziałbym, że wczoraj był taki ekologiczny dzień, jeśli chodzi o umowy, tak? Bo z jednej strony rowery, z drugiej strony ta komunikacja miejska i wszystko to postępuje, tego się nie da ukryć, w bardzo ekspresowym tempie. Jeśli się nie mylę, dzisiaj prezydent podpisuje kolejną umowę. No tak, no jest ostatnio zatrzęsienie inwestycji. Kiedyś mówiło się Polska w budowie, teraz można powiedzieć Zielona Góra w budowie, tak, że ostatnio to wszystko przyspieszyło. Trzeba trochę też z tym żyć, ponieważ no, trzeba się pogodzić, że te remonty dróg będą, to nie jest wszystko, tak. Już ruszyła Westerplatte, zaraz rusza aglomeracyjna, praktycznie prace już trwają, ale zaraz też to pojawią się utrudnienia na zjednoczenia. Także widać, że tych inwestycji będzie wiele. Też te ronda, które też chyba dzisiaj podpisana będzie umowa na rondo w Raculi. Także widać, że jakby te prace trwają, tak? Ja dzisiaj w lesie, powiem panu dyktaryjkę, spotkałem zabłąkany traktor, byłem mocno zdziwiony, co ten traktor, koparka, spychacz, duży, ciężki sprzęt tam robi. A pan grzecznie mnie zapytał, czy nie wiem, gdzie tutaj jakiś stadion powstaje, bo on tu jeździ i nie może trafić. Chodziło oczywiście o stadion budowany dla Dragonsów, który też już jest w bardzo zaawansowanej fazie na tyłach szkoły przygotowanej. No, ruszyły też prace na Dunie Gęśnika, na razie sprzątanie i już mi tutaj donoszą, co niektórzy wykonawcy, że około 30 wywrotek śmieci zostało wywiezionych, także na bieżąco jest sprzątanie przed wejściem na plac budowy. Także no, Salomei powoli dochodzi do końca. Tak, za kilka dni będziemy mieli ten park oddany do użytku. Także no, idą te inwestycje. No, mnie to cieszy osobiście, że miasto się zmienia. Myślę, że w ciągu tych dwóch lat bardzo mocno się zmienia. Jak ktoś przyjedzie po paru latach i zobaczy naszą Zieloną Górę, no to będzie zdziwiony i myślę, że dumny z tego, jak miasto się zmieniło za pieniądze unijne. Wykorzystaliśmy swoją chwilę. Ja też jeżdżę do Gorzowa i obserwuję, co się w Gorzowie dzieje. Teraz dużo inwestycji też drogowych, walczą dość mocno, ale jednak tam jeszcze dużo brakuje. No tam trochę błędów zostało popełnionych, trochę źle były podpisywane umowy, opóźnienia były. Dużo opóźnień w pracach. Tak, na ulicy. No, do tej pory jadąc w kierunku Zielonej Góry ciężko jest wjechać na S3 w Gorzowie, tak? No, właściwie jest to niemożliwe, nie wiedzieć czemu. Wygląda, że droga jest gotowa, a wjazdu nie ma. Sobotę, niedzielę tam dzieją się jakieś dramaty na S3 pod Gorzowem. 10 kilometrów korka. Wjeżdżasz do Gorzowa, chcesz ominąć, to trafiasz na następny korek, który wynika właśnie z tych robót drogowych. Ludzie jeżdżą nad morze. No tak. To jest jakby jasna sprawa. A jak pan patrzy na kąpielisko w Ochli? Bo kiedy
mówiono, właściwie już chyba wszystko powiedziano na temat rewitalizacji Wzgórz Piastowskich, mimo że jeszcze nikt nie wie dokładnie, jak to będzie wyglądało punkt po punkcie, bo nie zostało to tak idealnie rozrysowane, tak jak będzie. Jeszcze projektu nie ma. No właśnie, w efekcie finalnym. Ale pojawia się przez cały czas temat kąpielisko w Ochli, kąpielisko w Ochli. Nie da się ukryć, że jest to miejsce z potencjałem. Zaniedbane, no wie pan jakie jest, tak? No, oczywiście. Kilkadziesiąt lat temu położony chodnik, pewnie jak był pan dzieckiem, wybierał się tam, to wydawało się, że jest wielkie wow. No, tak. No dzisiaj jak pan pojedzie, to wielkie wow już to nie jest. Myśli pan, że to jest takie miejsce, które ma potencjał i powinno się je w którymś momencie odnowić czy przebudować, właśnie wybudować od nowa praktycznie. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. To jest potężne zadanie, bo trzeba byłoby te dwie Ochle razem o nich myśleć, i o tej tak zwanej dzikiej, i o tej zagospodarowanej. Choć teraz nie wiadomo, która jest bardziej dzika, bo tak to wszystko wygląda niestety. No, potrzebne są potężne nakłady finansowe na tą inwestycję. Myślimy o tym, tak, ale to raczej już myślimy o przyszłej kadencji, tak, ponieważ te inwestycje, które teraz rozpoczniemy, no to będą się toczyły do 2018 roku. Trzeba mieć jakiś pomysł na przyszłość, tak, i coś dalej robić. Nie da rady zrobić wszystkiego naraz. Dlatego też myślimy, że trzeba to troszkę odłożyć w czasie, popracować koncepcyjnie. Są różne pomysły, choćby też pomysł Platformy, żeby zrobić tam blisko lodowisko, ponieważ jest ładny parking i jest kwestia tego, żeby znaleźć miejsce i teren, żeby zrobić jednak to lodowisko na terenach Wzgórz Piastowskich. Platforma bardziej myśli tutaj o tym terenie właśnie koło Ochli. No ale z drugiej strony, jak myślą o tym, żeby Ochle wziąć i przywrócić do stanu używalności, to tam też będzie potrzebny parking. Tak, no i to, mamy tutaj tak, no, taki zgryz. Jest to jakiś tam zgryzik delikatny, ale jest to jakiś też pomysł, żeby to, jakby to był ten kompleks, tak, żeby to wszystko połączyć i nawiązać. No ma to sens. Będą jeszcze jakieś środki, nie liczymy na to w nowym okresie programowania. Powiem panu, że rozmawiałem tutaj z senatorem Sługockim, co by nie mówić, zna się na tym doskonale. Nie bez powodu był ministrem odpowiedzialnym za między innymi przyznawanie środków unijnych i on mówi, że to nie jest tak do końca, że to jest ostatnia taka perspektywa, że już potem koniec, nic nie dostaniemy, bo mówi, że takie miasta jak Zielona Góra właśnie będą miały absolutnie duże szanse na to, żeby pozyskiwać kolejne środki, bo one nadal będą spływać do Polski, pod warunkiem, że ktoś nie wpadnie na pomysł, żeby wyjść z Unii, ale przyjmijmy, że nie wchodzi w grę taki czarny wariant i będą one rozdzielane pod względem tego, jakie jest PKB w danym regionie. Więc mówi, że z automatu wypadają miasta typu, czy województwa typu mazowieckie, tak, dolnośląskie, wielkopolskie. Tam nie będą płynęły te pieniądze, więc takie województwo jak lubuskie nadal będzie miało szansę, żeby czerpać garści. Panie doktorze, ja powiem tak, wczoraj byłem w jednej gminie, gdzie zadłużenie jest około 90% i jest wiele takich gmin i takich miast, które nie będą w stanie osiągnąć pośrodki unijne. I też tutaj jest tak, że... Już nie są w stanie. Tak, że część tych pieniędzy pewnie gdzieś tam wróci. A Zielona Góra ostatnio zeszliśmy do deficytu w około 30%, gdzie to jest naprawdę wynik na tle całej Polski bardzo dobry. Także my jeszcze możemy naprawdę dużo skorzystać z pieniędzy unijnych i nie w tym okresie i w przyszłym okresie. No przede wszystkim stać miasto na wkłady własne, one tutaj tak, są to jest są bardzo ważne. Istotne. Nie każdego stać. Miasta są bardzo mocno zadłużone. My tego nie odczuwamy, ale no, to są takie zadłużenia, że na jednego mieszkańca to jest parę tysięcy złotych, tak? I ludzie tego nie czują, ale samorządy to czują, są troszeczkę, łapią zadyszkę, nie są w stanie więcej inwestować. Dość mocno niektóre przeinwestowały. I my mamy naprawdę jeszcze dużo. Ktoś mówi nam, że Zielona Góra to już niedługo też po prostu popłynie z racji tego, że tak zainwestujemy, że będzie to wszystko nam generowało takie koszty, że po prostu nie będziemy w stanie tego utrzymać. To mówią osoby, które nie do końca znają się na budżecie, nie widzą, jak miasto jest zadłużone, nie patrzą na skalę tego zadłużenia w stosunku do dochodów i przychodów. My rzecz w przestrzeń jest bardzo łatwo puścić. Tak. Mamy jakieś niesamowite zadłużenie. Populistyczne i tak slogany. My rokrocznie, powtórzę, mamy rokrocznie wzrost z podatków wpływu do budżetu miasta kilkunastoprocentowy. Jakby na to spojrzeć, to po prostu miasto się cały czas rozwija. Szczałem w dziesiątkę było połączenie gminy, ponieważ bardzo wysokie pity tam są w tej naszej byłej gminie tak zwanej. I te pieniądze z powrotem wróciły do miasta, są rozdzielane. Dodatkowo ten bonus i to, co gdzie kiedyś się ludzie śmiali, mówiono o miliardzie, gdzie ten prezydent widzi ten miliard złotych. Jak spojrzeć teraz na budżet miasta, my już dobijamy do 900 milionów, prawie mamy 900 milionów, a jeszcze parę lat temu mieliśmy 400 milionów tego budżetu. Także widać, no jak pod tym względem zmieniło się wszystko bardzo mocno, tak, in plus. A jak mówił pan o małych miejscowościach, ja niedawno rozmawiałem z jednym z wójtów,
dużej gminy w województwie lubuskim i pytałem go wprost, mówię, czemu wy tu nie inwestujecie? Mówię, no są środki, które możecie przeznaczyć na przykład na zrewitalizowanie tego czy tamtego. On mówi, że mają taki budżet, że nie są w stanie absolutnie, kiedyś zainwestowali w wielki kredyt na zrobienie tego, czego nie widać. Kanalizę, czyli kanalizację. I mówi, że w tej chwili oni, kiedy mieliby wkładu własnego mieć 100 tysięcy złotych, to jest jakiś ogromny problem dla budżetu gminy. Gminy, tak. Więc no, funkcjonują jak funkcjonują, po prostu. No, tak to jest. Dlatego na pewno jeszcze będą pieniądze i o Ochli będziemy myśleć i tutaj na pewno będziemy szeroko dyskutowali. Pewnie jakaś koncepcja, konsultacje na 100%. Prace, mówił pan, że już ruszają w tej chwili na gęśniku. No, na razie spokojnie. Porządkowe. Tak? Porządkowe. A to, co ma się tam wydarzyć, to w większości stanie się już w tym roku? No, mam nadzieję, że wykonawca do końca roku większość rzeczy wykona. To też kwestia pogody tak naprawdę, bo nie wiemy, czy zima przyjdzie w październiku, czy w listopadzie, czy w styczniu. To wszystko zależy od tego, bo są prace budowlane w większości związane z gruntem, tak, z niwelacją gruntu, z obsadzeniami, z nasadzeniami, z wykonywaniem placu zabaw, czy w tym przypadku tego małpiego gaju, jakkolwiek to zwał, bo to chodzi o taki park linowy bezobsługowy. Także te nakłady wymagają pewnych warunków jakichś atmosferycznych. To zależy od pogody, tak? To na to nie mamy zbytnio wpływu, ale to już będzie widać, to już ludzie to odczują, bo tam jest duże ciśnienie, ja tam mieszkam i w otoczeniu tego Doliny Gęśnika tam bardzo dużo młodych ludzi mieszka. Tak, bardzo dużo młodych ludzi. Wózkiem, tak? I jest ten problem, że niby jest gdzie spacerować, ale jednak te ścieżki na to nie pozwalają, bo ja oczywiście rozumiem tam społeczników czy ekologów, zostawcie wszystko tak, jak jest. Tylko problem jest taki, no niech powiedzą to rodzinie, która idzie z wózkiem i z dwójką dzieci, żeby się tamtędy tym Doliną Gęśnika przebili od Batorego do Sulechowskiej, no to gratuluję. A poproszę mi powiedzieć, jak funkcjonuje ten plac do street workoutu, bo otwarty był z wielką pompą, młodzi ludzie zaczęli tam ćwiczyć, ja powiem szczerze, drugi? Nie, pierwszy turniej zrobiliśmy, tak, tydzień czasu musimy przestawić, turniej, zrobiliśmy turniej młodzieży, także super, byłem w szoku, że takie rzeczy można na tym wyprawiać. No właśnie, kiedy rozmawiałem z Pawłem Wysockim, on mówi, że na Wzgórzach Piastowskich też powinien powstać taki park, tak, bo tam się sprawdza rewelacyjnie, tak. I dlaczego go nie umieścić też w tej Paweł części miasta. Chyba zwrócił się z wnioskiem oficjalnym na piśmie do władz miasta, do prezydenta i z tego co wiem, w PFU będzie uwzględniony jego wniosek też o street workout na Wzgórzach Piastowskich. Ja mu troszeczkę to, tak może powiem tak, kolokwialnie wkręciłem, ponieważ wciągnąłem go w to wszystko. On widział, jak ludzie na tym ćwiczą, sam tam też przychodzi. Ja jestem w szoku, bo ja byłem przekonany, że tam tylko będą młodzi takie, młode osiłki ćwiczyły. Okazuje się, że tam dzieci no to w każdym wieku próbują, podciągają się na drabinkach, ćwiczą. Chyba jeden podgląda drugiego, no tak, to jest prosta sprawa. Tak? To zdziwiony byłem ostatnio dość mocno, bo jak tam wtedy szedłem, byłem przekonany, że spotkam tych młodych, takich troszkę przypakowanych młodzieńców, którzy tam mocno ćwiczą. Okazuje się, że tam dzieci też ćwiczą, także no super, cieszę się, że to się przyjęło, że coś takiego pierwszy raz w mieście powstało i okazuje się, że zapotrzebowanie na coś takiego, że wszelkiego rodzaju małpie gaje, elementy do spinaczki, do podciągania się, no są szokujące. Teraz ciekawe sobie, że jak będzie pan organizował kolejny turniej w gry, tym razem, gdzie trzeba używać siły palców na padach, to te dzieciaki, które tam poćwiczą, będą miały te palce też trochę bardziej wyćwiczone, ale to pewnie dopiero w okresie zimowo-jesiennym. Nie, to cały czas trwa. Ten e-sport trwa cały czas, to są spotkania i w szkołach i to jest też, to kolejna dziedzina taka dość ciekawa, ponieważ ten e-sport jest związany jest też z tym, że z ruchem, tak, no bo coraz więcej pojawiają się tak zwane kinetików, czyli konsol, które wymagają ruszania się i poruszania i pocenia się i to jest dziwne, że można się na tym mocniej zmęczyć czasami niż gdzieś biegając po dworze, także to też jest ważne oczywiście, żeby jak najmniej na padzie, jak najwięcej w ruchu. No, różne rodzaje rozrywki dla dzieci, dla młodzieży są ważne. I mój pomysł był taki, że brakowało na osiedlu czegoś takiego właśnie dla tej młodzieży troszeczkę starszej, tak, i stąd była ta idea, żeby oni mieli gdzie się wyżyć, gdzie poćwiczyć, tak, że niekoniecznie dla ich ta siłownia taka typowo, mimo że to jest dla emerytów ta siłownia taka, gdzieś można się poruszać. No wie pan, no młodzi ludzie, którzy bywają na siłowniach, tak twierdzą, i poszukiwali jakiegoś innego rozwiązania i tutaj rozwiązanie powstało, ja myślę, że one też do rozbudowy jest, do kolejnej jakiejś tam ewolucji, zobaczymy i pokazuje to, że trzeba ciągle szukać czegoś nowego, że to nie można tkwić przy tym, zabaw to, piaskownica, a dla starszych siłownia, tak, a coś jeszcze, coś więcej. No okazuje się, że taki plac, który jest wielofunkcyjny i może zadowolić i tych emerytów, tak, którzy przyjdą na siłownię i dzieciaki, które będą na huśtawkach i w piaskownicy i takich trochę starszych. Ja byłem w szoku, jak mój sąsiad na tym turnieju przyszedł i zrobił 63 chyba pompki, pobił mnie, a facet jest w wieku mniej więcej 60 lat, w pompkach
Bach mnie pobił, później pokazywał podciągnięcia, też zrobił prawie tyle pociągnięć, co młodzi chłopcy, którzy ćwiczą to. Okazuje się, że dużo z nas tutaj, gdzieś sąsiadów, powiem panu, że znajomy są mój, dobrze wysportowani. Znajomy mój, który biega i to biega bardzo dużo, mówił mi, że niedawno na Wzgórzach Piastowskich zaczepił go pan w starszym wieku i zapytał się, czy może się przyłączyć i pobiec razem z nim. Mówi, że w pierwszej chwili pomyślał sobie, no zgodzę się, no bo głupio się nie zgodzić, natomiast będzie mi dziadek zwalniał tempo. No i ten dziadek tak go przygonił, że w którymś momencie chłopak doszedł do wniosku, że on już podziękuje i wraca, a pan pobiegł dalej, jak gdyby nigdy nic, więc czasami warto mieć takie rzeczy na uwadze. Filip Gryko, szef Klubu Radnych Zielona, razem. Dziękuję bardzo.